Szukasz solidnego i trwałego ogrodzenia dla swojego domu? Wybierz sztachetki metalowe od sztachetki.pl. Postaw na jakość i niezawodność. Postaw na www.sztachetki.pl. Firma Drewkom oferuje drewno tartaczne, kominkowe oraz konstrukcyjne. Surowiec certyfikowany, spełniający normy. Transport na terenie całego kraju. Dostępność wielu gatunków rodzimych, jak i egzotycznych. Prosimy dzwonić pod numer 669 404 075. Sebastian Szczerek, portal Za Ciosem. Jestem z jednym z bohaterów sobotniej gali KSW 96 w Łodzi, Radosław Paczuski. Radek, jak sam poczucie i czy dużo kilogramów zostało jeszcze do zbicia do tego porannego ważenia? Wiesz co, już tak naprawdę końcówka zbijania. Ja na początku miałem około 9 kg do zbicia, a teraz zostały już tylko 3, także końcowy etap i jutro wchodzę na wagę o godzinie 10. Myślę, że limit będzie zrobiony bez najmniejszego problemu. Miała być walka z Dominikiem Humburgerem, jak wiemy, rywala twojego nie będzie. Kto wchodzi za niego, z kim zawalczysz? Dokładnie. Niestety Humburger nie dojedzie, tak? Tutaj dowiedzieliśmy się, że złapał grypę żołądkową, także nie pojawi się w Polsce, ale mamy zastępstwo, mamy mocne zastępstwo, będzie to Kasper Karski, który jest nam znany, bo walczył chociażby z Bartkiem Fabińskim, ale też walczył z Piotrkiem Strusem, więc taki z naszego środowiska zawodnikami. Te dwie walki ja kojarzę, z Piotrkiem Strusem wygrał, przegrał z Bartkiem Fabińskim natomiast. I tą walkę z Bartkiem Fabińskim miałem okazję z bliska oglądać, bo byłem bardzo blisko klatki i widziałem, że jest to bardzo solidny zawodnik. Ciężkie jest dla zawodnika, kiedy rywal zmienia mu się na 48 godzin przed walką? Wiesz co, kurczę, no ja nie narzekam, ja się cieszę, że znalazł się rywal, że tak powiem, który też przyjedzie i stoczy ze mną pojedynek, jest to rywal na poziomie, a ja, dla mnie najważniejsze było to, żeby po prostu do tej walki doszło, bo ja po prostu, no sporo czasu teraz trenowałem, przygotowywałem się do tego pojedynku, więc fajnie, że będzie okazja zawalczyć. Macie fajną ekipę w Uniku, wiem z tego, no bo Albert przyjeżdża do klubu, gdzie trenuje, Albert też się przygotowuje teraz do tej walki na gali w Tarnowie. Mieliście okazję z sobą posparować, potrenować? Oczywiście, Albert to jest mój tatowy sparring partner, cały czas robimy razem i teraz też oczywiście jak ja swoją walkę zrobię, na pewno będę mu pomagał w jego przygotowaniach, bo wiadomo, że jego walka będzie za miesiąc, tak? Także trenujemy z Albertem, fajna ekipa, tak jak wspomniałeś, w ogóle teraz mamy 8 zawodników KSW, doszedł do nas jeszcze Piwowarczyk, Gniady, mamy przecież Arka Wrzoska, Albert Ocimkowski, ja, Jacek Siekiera, Marek Samociuk, no, jest naprawdę bardzo fajna ekipa, bardzo solidna, prawie, że każdej troszeczkę te niższe wagi jeszcze, ale w niższych wagach też mamy bardzo mocnego Marcelo Morelli, który ostatnio kilka razy w zastępstwo wchodził chociażby na strajf i wygrywał w bardzo fajnym stylu swojej pojedynki, też świetny zawodnik, który ja też wierzę, że niedługo być może znajdzie się w KSW. Więc fajnie, no w każdej wadze u nas ktoś może sobie znaleźć kogoś do roboty konkretnego. Unique Fight Club mocno się rozwinął. Radosław Paczuski jest znany, że jest lokalnym patriotem, nie tylko. Zawitasz na gali Steel Fast 3, która będzie upamiętnia 80. rocznicę powstania warszawskiego? Oczywiście, że tak. Na pewno tam będę. Zostałem zaproszony, więc na pewno się tam pojawię. Oczywiście oprócz tego jeszcze chłopaki walczą od nas, z naszej drużyny, z naszego klubu, także będę tam na pewno. Jutrzejsza, znaczy sobotnia walka wieczoru, Damian Jankowski, Paweł Pawlak. Jakbyś ty to typował? No miałeś okazję trenować z Damianem, z Pawłem nie wiem, czy miałeś, ale jakbyś to widział okiem zawodnika MMA? Wiesz co, jeżeli chodzi o bukmacherkę, to się nie będę bawił w to, ale oczywiście kibicuję Damianowi. Z Damianem wielokrotnie miałem okazję trenować razem na sali, więc jestem sercem za nim, ale wiadomo, że też ciężkie zadanie go czeka, bo Paweł Pawlak jest bardzo mocnym zawodnikiem, bardzo doświadczonym, bardzo wszechstronnym, bardzo też niewygodnym, więc chcę zobaczyć sam, co tam się wydarzy. Ale myślę, że będzie to ciekawy pojedynek, bo też bardzo duży progres Damian zrobił od ich ostatniej walki, bo jest to zupełnie inny zawodnik. Radek, życzę zwycięstwa w sobotę. Mam nadzieję, że jutro już po wadze sobie znowu porozmawiamy. No i w sobotę po zwycięskiej walce. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Dzięki wielkie. Blachy Minda, firma handlowo-usługowa działająca na rynku od 2005 roku. Specjalizujemy się w sprzedaży markowych pokryć dachowych, oferujemy również profesjonalny sprzęt pozwalający nam świadczyć wysokiej jakości usługi doradcze i wykonawcze. Zapewniamy kompleksową obsługę od bezpłatnego doradztwa po wycenę, dostarczenie materiału i wykonanie pokrycia dachowego. www.blachyminda.pl